5 minut dla fotoreporterów. To jedna z 29 nagród wręczonych za prace plastyczne w konkursie Moje Miasto, Moja Miejscowość. Mieszkańcy mojego miasta to tegoroczny temat przewodni konkursu. Do 17 już edycji zgłoszonych zostało ponad 660 prac z Polski. Corocznie samo Moje Miasto, Moja Miejscowość to po prostu... Ja wiem, no może nie tyle, co się nudzi, co prace są takie dublowane i powtarzane. Poza pracami z kraju napłynęło również 11 małych arcydzieł z Kaliningradu. Organizatorzy liczą na to, że ogólnopolski konkurs z biegiem lat zmieni się w międzynarodowy. Na wystawie pokonkursowej oglądać można 77 prac. Wybór ich nie był łatwy. Zgodnie z całą komisją staraliśmy się wybierać najbardziej te prace, które najbardziej nam się rzuciły w oczy, które były takie najbardziej przekazywały do nas coś takiego fajnego z siebie. Nagrodzeni poza dyplomami otrzymali książki i akcesoria plastyczne. Poczułem, że umiem rysować i zobaczyłem to dopiero w 5 klasie. No i postanowiłem, że jednak się wezmę, że jednak umiem. Od małego zaczęłam rysować i poszłam na kółko plastyczne. Jestem gdzieś tak od 3-2 klasy u pani Marleny. Że jestem zaszczycona i bardzo dumna z syna i to jest takie ogromne dla nas zaskoczenie, że po prostu te nasze trudy i wysiłki, że tam gdzieś popychamy syna, zostały nagrodzone. To przynosi piękne prace, my już na ścianach czasami wieszamy. I naprawdę, no, jest zdolna. Kiedyś może to było moją pasją, ale no, gdzieś tam się zatraciło po drodze i, no, i wybrałam inne tam kierunki. Porzucone pasje mogą kontynuować pociechy, rodzice natomiast pomagają dzieciom rozwijać ich talenty. Dzieci najczęściej teraz siedzą przed komputerem albo w domu, a ona naprawdę tutaj przychodzi, także parę godzin tutaj no, jest i w ogóle co tydzień coś nowego robią. Młodzieżowy Dom Kultury już planuje kolejne konkursy plastyczne. Najbliższy, Życie bajką, jest już w marcu.